W jaki sposób żyć dla Boga według przykładu naszego Pana? Zajmiemy się dzisiaj kolejnym takim elementem, który można by określić krótko jako święte kapłaństwo. Święte kapłaństwo. Mamy je opisane w 2 rozdziale 1 listu Piotra od 4 do 8 wersetu. Przystępując do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, ale od Boga wybranego, kosztownego. I wy, jako żywe kamienie, budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu duchownych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. A przetoż mówi Pismo, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń uwierzy, nie będzie pohańbiony. Dla was tedy, wierzących, jest on kosztownością, ale dla niewierzących kamień, który odrzucili budujący i który się stał kamieniem węgielnym, jest kamieniem obrażenia i opoką zgorszenia, o który się potykają niewierzący słowu, na co też są przeznaczeni. Mamy tutaj pierwszy taki punkt, który można by określić jako warunki uwielbienia. Aby prawdziwie móc uwielbiać Boga, muszą być spełnione następujące warunki. Po pierwsze, podstawowy warunek uwielbienia Boga, człowiek musi się nawrócić i nowo narodzić. To mamy opisane w rozdziale pierwszym. Tylko wykupieni mogą mu, czyli Bogu, dziękować i uwielbiać Boga, uwielbiać Go. Praktyczny warunek z kolei jest taki, że wierzący powinni stronić w swoim życiu od grzechu i osądzać ten grzech, jak również pilnie czytać Słowo Boże, przez to wzrasta poznanie Zbawiciela i Jego odkupieńczego dzieła. Uwielbiamy Boga, mając lepsze zrozumienie Jego myśli. Kolejnym elementem jest to, aby rozumieć, czym jest dom Boży. Wersety 4 i 5 mówią o służbie, jaką sprawujemy w domu Bożym. Będąc świętym kapłaństwem, co werset 4 wyraźnie stwierdza, że Pan Jezus ma w nim centralne miejsce. Werset 5 pokazuje naszą pozycję i nasze zadanie w tym domu. Abyśmy mogli zrozumieć te pojedyncze wypowiedzi, zastanówmy się najpierw w ogólnym zarysie myśli dotyczące domu Bożego. Pierwsza taka myśl, różne spojrzenia na dom Boży. Trzy miejsca Biblii przedstawiają nam zgromadzenie jako dom Boży budowany przez Chrystusa. Pierwsze takie miejsce to jest Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 18 werset. I na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Drugie takie miejsce to jest Efezjan 2:20-21, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa, mocno spojona, rośnie w przybytek święty w Panu. I po trzecie, pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 5 werset. I wy sami jako kamienie żywe budujcie, to jest rozkaz, budujcie się w dom duchowy. W tych trzech miejscach chodzi o najważniejsze zasady dotyczące zgromadzenia. Stosownie do odwiecznego postanowienia Bożego urzeczywistnionego w Jezusie Chrystusie naszym Panu. Pan Jezus Chrystus rozpoczął budowanie domu Bożego w dniu Pięćdziesiątnicy. Ta budowla jest zawsze doskonała, lecz niedokończona. Kiedy zostanie położony i dołożony do niej ostatni kamień, przyjdzie Pan Jezus Chrystus, aby nas zabrać do nieba. Dwa kolejne miejsca Biblii pokazują zgromadzenie jako dom Boży, widoczny na ziemi w ściśle określonym czasie. I list do Efezjan, 2 rozdział, 22 werset mówi,
na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. 1 Tymoteusza, 3 rozdział, 15 werset. To masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną prawdy. Odnosząc się do powyższych słów, do wcześniej wspomnianych wersetów, zauważamy dwie rzeczy. Po pierwsze, wolę Bożą z tym związaną, a po drugie, odpowiedzialność człowieka. Tak więc, zgodnie z Bożym życzeniem, dom Boży na ziemi tworzą wszyscy zbawieni żyjący w określonym czasie na ziemi. Bóg powierzył ten dom odpowiedzialności ludzi. Znajdujemy potwierdzenie tego w 1 liście do Koryntian, 3 rozdział, 9 do 10 wersetu. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy niech patrzy, jak na nim buduje. Zadaniem każdego chrześcijanina jest włączyć się w tę budowę. Niestety, jak wiemy, nie sprostaliśmy temu zadaniu. Mówi nam o tym drugi list do Tymoteusza, 2 rozdział, 20 werset. Pokazując skutki ludzkiego zaniedbania, w wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Chrześcijańskie świadectwo jest tu porównane do wielkiego domu, w którym znalazło swoje miejsce również wszystko to, co nie jest zgodne z Bożą wolą. Jeśli w miejscowym świadectwie chcemy przedstawiać Boże zgromadzenie, musimy zastosować się do Bożych myśli, które widzą w nim wszystkich wierzących na całej ziemi. Jednocześnie nie może ujść naszej uwadze jego upadek, gdyż nie możemy umniejszać temu, iż jako ludzie zawiedliśmy. Jest jednak droga wyjścia. Korzymy się z tego powodu i postępujemy według woli Bożej. Cechy domu Bożego możemy określić przez kilka takich faktów. Po pierwsze, Bóg w nim mieszka. Po drugie, Bóg się tam objawia. Po trzecie, Bóg przyjmuje tam uwielbienie. Te trzy cechy domu Bożego widzimy kolejno na kartach Słowa Bożego. Najpierw mieszkaniem Bożym był namiot zgromadzenia, potem świątynia Salomona, o czym czytamy w 2 Mojżeszowej 25, werset 8, a także 1 Królewska 8, 13. Dzisiaj zgromadzenie jest mieszkaniem Bożym w duchu, o czym mówi nam list do Efezjan, 2 rozdział, 22 werset. Bóg przemawiał do Mojżesza z namiotu zgromadzenia, aby oznajmić ludowi swoje myśli, o czym czytamy w 3 Mojżeszowej, 1 rozdział, 1 werset. W świątyni Salomona Bóg objawił swoją chwałę, o czym czytamy w 2 Kronik, 7 rozdział, 1 do 3 wersetu. W czasie łaski zgromadzenie jest filarem i podwaliną prawdy. Oznacza to, że Bóg objawia się tam w Chrystusie. 1 Tymoteusza, 3 rozdział, 15 do 16 wersetu. Skoro w czasie łaski zgromadzenie jest filarem i podwaliną prawdy, oznacza to, że Bóg objawia się tam w Chrystusie, o czym czytamy w 1 Tymoteusza 3 rozdział 15 do 16 wersetu. Przed przybytkiem i świątynią Izraelici składali Bogu ofiary, aby Go uwielbić, o czym czytamy w 3 Mojżeszowej 1 rozdział 2 i 3 werset oraz w 2 Kronik 7, 4. Ponadto
czasie życia Salomona Lewici uwielbiali Boga na instrumentach muzycznych, o czym czytamy w 2 Kronik, 5 rozdział, 13 werset. Dzisiaj zgromadzenie nie jest już, tak jak wtedy, cielesnym domem, lecz jest duchowym. Czyli dzisiaj zgromadzenie jest duchowym domem, którym przynosi się Bogu duchowe ofiary, to znaczy uwielbia się Go w duchu i w prawdzie, o czym mówi pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 5 werset, i nie używa się instrumentów muzycznych. Zgromadzenie jest domem Bożym. Bóg jest Panem domu i ma tutaj decydujące słowo. On decyduje o wszystkim, gdyż On mieszka w tym domu. Kolejna ważna obserwacja jest taka, że musimy zwrócić uwagę na to, że Jezus Chrystus jest osobą przyciągającą nas i o tym mówi nam werset 4. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. Apostoł Piotr nie mówi tutaj, do którego przystąpiliście. W zasadzie nie byłoby to stwierdzenie niewłaściwe, bo podczas nawrócenia przyszliśmy do Pana Jezusa Chrystusa. Ale poprzez wyrażenie przystąpcie, albo dosłownie przystępujcie do Niego, chce nam powiedzieć, że jako wykupieni mamy coraz bardziej zbliżać się do Niego. Może myślimy, że jesteśmy już całkiem blisko Pana. Piotr jednak wie, że można podejść jeszcze bliżej. Chciejmy zapytać samych siebie, jak rozwinęliśmy się duchowo w ostatnich latach. Być może intensywnie zajmowaliśmy się Słowem Bożym, współpracowaliśmy w dziele Ewangelii, a Pan nas używał w społeczności wierzących. Taka aktywność jest dobra. Decydujące jest jednak pytanie, czy urośliśmy w Panu Jezusie Chrystusie. Żywa i bliska z Nim relacja pociąga za sobą ożywione i szczere uwielbienie. A ponieważ mówimy o Panu Jezusie, to musimy zwrócić uwagę, że On jest naszym fundamentem. Jezus Chrystus jest żywym kamieniem. Piotr nawiązuje tutaj do wydarzenia zapisanego w Mateusza 16, rozdział 16 do 18 wersetu. Tam słyszymy Jego wspaniałą wypowiedź: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Na co Pan Jezus Chrystus odpowiedział? Na tej opoce zbuduję zgromadzenie moje. Na podstawie objawienia, jakie mu dał Ojciec, Piotr stwierdził, że Jezus Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym. Jest On także fundamentem, na którym budowany jest Dom Boży. Także, jeśli patrzymy na osobę Pana Jezusa Chrystusa w tym kontekście, to jest On przez Boga wybrany i drogocenny. Kiedy Pan Jezus żył na tej ziemi, spotykał się z pogardą ze strony ludzi. Bóg jednak Go cenił. Uwidoczniło się to szczególnie podczas Jego chrztu nad rzeką Jordan. Wydaje się, że Piotr myśli właśnie o tym wydarzeniu, gdy pisze, że Jezus Chrystus jest przez Boga wybrany i drogocenny. Podczas chrztu Pan Jezus Chrystus stanął na równi z gotowymi do pokuty ludźmi, chociaż On sam był bez grzechu. Kiedy wyszedł z wody, Bóg Go wybrał, gdy Duch zstąpił na Niego w postaci gołębicy i pozostał na Nim. W ten sposób Bóg wywyższył Pana Jezusa Chrystusa spośród wszystkich tych, którzy tam byli. I tu myślę, że warto odnieść się do Psalmu 89. Psalm 89 mówi o tym wydarzeniu proroczo. Niegdyś rzekłeś w widzeniu do wiernych swoich i powiedziałeś: zbudziłem bohatera ku pomocy, wywyższyłem wybrańca z ludu, znalazłem Dawida, sługę mego, namaściłem go świętym olejem moim. Tak mówi Psalm 89, werset 20 do 21. Natomiast Jan Chrzciciel powiedział: i ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: ujrzysz tego, na którego duch wstępuje
i na nim spocznie ten chrzci Duchem Świętym. Tak czytamy w Ewangelii Jana, 1 rozdział, 33 werset. Ponieważ Jezus Chrystus, Pan, jako jedyny człowiek żył ku chwale Bożej, to Bóg wyróżnił go z grona błogosławionych ludzi. To wybranie było oficjalnym potwierdzeniem, że był on przez Boga posłanym Mesjaszem i kamieniem narożnym. Ze Słowa Bożego wiemy, że Pan Jezus Chrystus jest również drogocenny dla Boga. To także okazało się podczas Jego chrztu. Wtedy otworzyło się niebo i słychać było głos: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Tak mówi m.in. Mateusza, 3 rozdział, 17 werset. Tym samym Ojciec poświadczył, że w Panu Jezusie Chrystusie, swoim umiłowanym Synu, znalazł największe upodobanie. On jest dla Niego najbardziej drogocennym. Im bliżej jesteśmy Pana w naszym codziennym życiu, tym wyraźniej widzimy Jego odrzucenie. Spotyka nas pogarda ze strony świata. Jednak dobrze być coraz bliżej tego, który został wybrany i jest drogocenny dla Boga. Wtedy wszystko inne się nie liczy. Jesteśmy żywymi kamieniami i kapłanami. Kamienie domu Bożego, o czym czytamy w wersecie 5a. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy. Każdy, kto się nawrócił, stał się żywym kamieniem domu Bożego. Tak jak wcześniej zauważyliśmy, Pan Jezus Chrystus buduje ten dom, przyprowadzając ludzi do wiary. Wszyscy wierzący tworzą razem duchowy dom. W przeciwieństwie do tego żydowska świątynia była budowlą z drzewa i kamienia. Niestety w chrześcijaństwie ten duchowy aspekt domu stracono z oczu i powrócono do materialnego jej wymiaru. Tak jak miało to miejsce w żydostwie. Pobudowano imponujące domy Boże, w cudzysłowie domy Boże, lecz dom Boży prawdziwy, bez cudzysłowiu, jest domem duchowym, składającym się ze wszystkich wykupionych. I także istotna jest kwestia, że my jako chrześcijanie jesteśmy kapłanami w domu Bożym. Mówi nam o tym werset 5. W kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Każdy człowiek, który się nawrócił, staje się świętym kapłanem. Razem tworzymy kapłańską rodzinę. Jest to coś innego niż starotestamentowa służba żydowska. Tam służbę kapłańską mogła sprawować tylko rodzina Aarona i to jedynie mężczyźni. W czasie łaski przeciwnie. Wszyscy wykupieni są kapłanami, i mężczyźni, i kobiety. Również ta biblijna prawda została w chrześcijaństwie, kościelnojaństwie w dużej części sprzeniewierzona. Podobnie jak to było w judaizmie, ustanowiono specjalną grupę kapłanów. Uwielbienie, które przynosimy Bogu, jest w zasadzie sprawą wspólną, to znaczy jest ono przynoszone, kiedy jesteśmy zebrani jako zbór. Osobiście także możemy uwielbiać Pana, jednak w szczególny sposób ta kapłańska służba wykonywana jest wtedy, gdy wspólnie zgromadzamy się do Pana Jezusa Chrystusa. Jako święte kapłaństwo przynosimy Bogu duchowe ofiary. Izraelici ofiarowali zwierzęta i grali na instrumentach muzycznych. Uwielbiali oni Boga zgodnie z tym, co im nakazał. W czasie łaski przynosimy ofiary duchowe. To daje nam odpowiedź na pytanie, dlaczego w czasie nabożeństw, zgromadzeń nie używamy instrumentów muzycznych. To byłby powrót do judaizmu. Czym są duchowe ofiary i jak możemy je przynosić? Są to płynące z naszych serc dziękczynienie, chwała i uwielbienie.
wyrażone w danym momencie przez modlitwę któregoś z braci, wspólnie śpiewaną pieśń albo czytany fragment Słowa Bożego. Wszyscy mogą Pana uwielbiać, zarówno bracia, jak i siostry. One również dołączają się do uwielbienia w sposób, który Pan dla nich przewidział. Nasze duchowe ofiary przynosimy przez Jezusa Chrystusa. Oznacza to, że podstawą naszego uwielbienia nie są biblijne wskazówki dotyczące starotestamentowej służby żydowskiej, lecz osoba i dzieło Pana Jezusa Chrystusa. Uwielbianie Boga polega na tym, że przedstawiamy Mu cnoty i wspaniałości Pana Jezusa. Jak możemy uczcić i uwielbić Boga, którego nigdy nie widzieliśmy? On mieszka w światłości niedostępnej, ale objawił się swoim Synu, Panu Jezusie, który poprzez swoje życie, a szczególnie poprzez swoją śmierć, pokazał nam, kim jest niewidzialny Bóg, o czym czytać możemy w Ewangelii Jana 13, rozdział 31, werset, gdzie Pan Jezus Chrystus powiedział: teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony w Nim. Na krzyżu Golgoty objawił On swoją doskonałość i wspaniałość. Wszystkie cechy Boże zamanifestowały się tam w całej pełni. Tak więc, jeśli w obecności Bożej zachwycamy się Panem Jezusem, to Go właśnie uwielbiamy. I uwielbiając, powinniśmy pamiętać, że Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym. I to czytamy w 6 wersecie. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny. Wymiary każdego domu, to jest jego długość, szerokość i wysokość, wyznacza się według kamienia narożnego. Tak samo Pan Jezus wyznacza miary i granice wszystkich rzeczy. Kiedy 2000 lat temu żył na ziemi, był on odrzuconym kamieniem narożnym. Zacytowany przed chwilą przez Piotra fragment z Izajasza 28 wyjaśnia nam, że w przyszłym królestwie będzie on tym kamieniem, a więc miarą wszech rzeczy. On objawi się w mocy i chwale i założy swoje królestwo według Bożych zasad. Piotr w tym momencie kieruje nas do słowa proroka. A dla nas, wierzących chrześcijan, te przyszłe fakty są już teraz prawdziwe. Pan Jezus jest już teraz kamieniem narożnym. W liście do Efezjan, 2 rozdział, 20 werset, czytamy, że On jest kamieniem węgielnym zgromadzenia. Dom Boży jest miejscem, gdzie osoba Pana Jezusa Chrystusa wyznacza granice i miary wszystkiego. Ma to wielkie znaczenie wtedy, gdy zgromadzamy się jako zbór. A Pan przez swoje słowo pragnie udzielać nam cennych wskazówek. On chce przez swojego ducha kierować każdym pojedynczym zgromadzeniem. Czy zawsze mu na to pozwalamy? Jeśli tak, to będziemy błogosławieni.